Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, słuchajcie, tak, oczywiście to nie jest Anno 2205, tylko to jest SimCity 5. No właśnie, dlaczego? Już wam tłumaczę. Zrobimy odcinek jakiś czas temu, tydzień temu z SimCity 5 i dam informację, że będziemy się przenosić do Anno 2205, przynajmniej takie mam zamiary. Dam informację i cóż się stało? A stało się to, że... Czekajcie, bo tu mamy coś mi się sypie tutaj w tym mieście. Zupełnie jak w Anno 2205. Wszedłem do Arktyki i zaczęły się problemy z budżetem. Przesadziłem po prostu, no. Przesadziłem w pewnym momencie, za dużo budynków tam wybudowałem. Okej, dobra, czekajcie. Zażegnamy tutaj kłopoty, zaraz będę tłumaczył, co tam dalej się dzieje. Chciałem zrobić taki ostatni odcineczek właśnie. Ostatni. SimCity 5, chociaż pewnie kiedy prędzej czy później w przyszłości dalszej bądź bliższej wrócimy do tej gry. W moim przypadku to jest no nieuniknione. Dobra, wyłączymy sobie tutaj akademię. Ona strasznie dużo kosztuje. Dobra, czyli teraz mamy już sytuację, problem zażegnany, możemy działać dalej. Słuchajcie, mianowicie tak, postanowimy, że jako, że jest wtorek, standardowo, tradycyjnie nagrać właśnie, zagrać w SimCity i zrobić taki ostatni odcinek pożegnalny. No jakby nie było, będziemy przychodzili do Anno 2205, także trochę tam spędzimy czasu. Jak skończymy Anno 2205 i nie będzie SimCity 6 czy innej gry tego typu, czyli takiego budowacza miast, takiej gry, w której budujemy miasta, City Builder tak zwane, no to wrócimy prawdopodobnie do SimCity 5. Ale wiecie co, jedna rzecz mnie bardzo nurtuje, mianowicie SimCity 5, odcinki SimCity 5 są znacznie częściej i chętnie oglądane. A tymczasem, o holender jasna, ControlNet, przecież nie mogę wyłączyć, zapomniałem. Ej, słuchajcie, to ControlNet daje. Jorze, chcę zapomniał. Zapomniałem, że ControlNet, no właśnie, zasila, no tak. Okej. Okay. Przyspieszmy czas, zaraz to miasto upadnie i będziemy mieli poptokach i będzie już wiadomo, że... W sumie, no... Że to jest koniec gry. Nie będzie, dlaczego Paweł skończyłeś serię SimCity 5? Dlaczego przestałeś? Niech będzie wszystko wiadomo. Och, cholera jasna, coś czuję, że tutaj chyba nie wyrobimy się już teraz. Zamyślim, chciałem popowiadać, no i co? I zepsułem. A nie ma teraz prądu chyba. Ja pierdzielę, masakra. No skąd kontrolę? Jezus. No dobra, właściwie miasto upadło już teraz. Zniszczyłem to, no. Nie no, bo kwestia jest tak. Musiałem prąd włączyć. Ale żeby prąd włączyć, to potrzebuję... właśnie, potrzebuję... W tym momencie jakąś elektrownię, tak? I potrzebuję ControlNet. A żeby ControlNet mieć, to podejrzewam, że będę potrzebował prąd. Takie koło zamknięte. Chociaż nie, tutaj coś jest. Także w sumie... No, na chwilę poczekamy, ale podejrzewam, że tutaj już nie wygrzebiemy się z tego. Zaraz zejdziemy poniżej, będzie upadek miasta. Przypadkowo, niechcący, nie chciałem tego zrobić, naprawdę. Wierzcie mi, naprawdę nie chciałem tego zrobić, absolutnie. Wyłączę sobie na razie mega wieżę. A nie, to wtedy jest jeszcze gorzej, bo nie ma pracujących ludzi. Muszą być ludzie, którzy będą pracowali dla mnie. Teraz minus 38 tysięcy, Jezus Maria, Paweł, co ty robisz? Widać, że dawno nie grałeś w SimCity. No więc co, chciałem powiedzieć, że kończymy SimCity i chyba kończymy faktycznie. Mianowicie pogramy sobie w Anno. Aczkolwiek właśnie to jest dziwna sprawa, bo w SimCity częściej oglądacie SimCity niż Anno. Ale nikt nie mówił, że Paweł, nie rób tego, nie zamykaj serii SimCity, nie rób tego, nie. Takich komentarzy nie widziałem, jeżeli były to pojedyncze jakieś sztuki. Ale co najważniejsze, w końcu wyrwiemy się z tego, tak? Będzie coś innego, będzie coś nowego, a nie tylko cały czas SimCity. Tam doczekaliśmy się naprawdę sporo odcinków, także myślę, że warto byłoby jednak przeskoczyć na coś innego.
Słuchajcie, no i tak widzicie, właśnie zniszczyłem to miasto. Dwoma kliknięciami właśnie zniszczyłem to miasto. Miasto, które budowałem bardzo długo. Nie wiem, przyzwyczaiłem się teraz znowu do Anno chyba i zapomniałem o pewnych rzeczach, że tutaj tego nie wyłączyć nie mogę, tego też nie mogę wyłączyć i tak powyłączałem sobie. I w ten oto piękny sposób właśnie za chwilę, parę sekund dosłownie, przyspieszę trochę czas, będziemy na minusie. Jest, proszę bardzo, miasto nie może, miasto zbankrutowało, dostępne opcje. Wyłącz niektóre budynki, podnieść podatki, wypuść obligacje, załóż nowe miasto. Wyłącz niektóre budynki. Okej. Zobaczmy, które budynki możemy wyłączyć, ale też wiecie, to też nie ma sensu, bo... No właśnie. Ratusz, no, ratusz wyłączyć, no, no mogę wyłączyć ratusz. Problem jest z prądem ogólnie rzecz biorąc. Największe wydatki. Na mega wieży jest niesamowity wydatek, jeżeli chodzi o prąd. Ale to mi też nic nie da. Będą jeszcze większe. Czekaj, co tu jeszcze mogę zrobić? Mogę podnieść podatki, chyba tak będą się zrobić, no. No ale wyłączyłem z kolei, ja pierdzielę. Ratusz wyłączymy, a tam pod ratusz mam podpięty ten Wydział Finansów. Chyba nie? No dobra. Ciekawe, ile maksymalnie mogę ustawić. 20. A dobra, co mi tam? Najpierw trochę się osób wyprowadzi, ja pierdzielę. Co to za problem? Zobaczymy, przetestujemy. Tak naprawdę nigdy takiego czegoś nie robiłem, żeby dawać takie niesamowite podatki. Pewnie zaraz będą wszyscy krzyczeć. O, pilnuj budżetu, świetnie. Ja tam dopierdzielę im jeszcze trochę, co? Za mało. 20%. W Polsce płacimy 23%. To 20% to jest pikuś. No i 7000, proszę bardzo, Paweł podniesie zaraz to. Ustabilizuje cały system i zaraz to wszystko będzie funkcjonowało. Czekajcie, tu brakuje prądu. Za mało kontrolnetu. Zatrudniają, aha, kurczę, no. Muszą zatrudnić najpierw, żeby był kontrolnet. Okej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciekawe, czy podniesiemy jeszcze się, czy będzie to totalna ruina. Zaraz się okaże. Na razie przyspieszę troszeczkę czas. Gdzieś tam są ludzie? Już protestują? O jest, krzyczą. Protestuje ratusz. Protestują. Potrzebny prąd. Ratusz zamknięty, tam nikogo nie ma. Nie ma prądu. Ha, ha, ha. Da się wyłączyć. Pewnie, że się da. Coś coś buduje? Chyba tak. Ewentualnie budowa wstrzymana. Podatki niestety nas zabiły. Co my to jeszcze możemy zrobić, żeby spierdzieli całkowicie już? Czekajcie, co by to zrobić? Tutaj mamy włączone. Za mało kontrolnetu, więc tego nie uruchomię. Konieczny kontrolnet 1400. Minus 3400 kontrolnetu mamy deficytu. Także to wyłączę. Tymczasowo przynajmniej. Brakuje pracowników i to niesamowita ilość pracowników jest potrzebna. No ale są bezrobotni też. Także trochę tak bez sensu. Bo są bezrobotni, a są miejsca pracy, które nie są wykorzystywane, więc... Tak coś nie halo. Tak trochę nie halo, można powiedzieć. Tu brakuje prądu. Sobie spłacimy może już tutaj te obligacje częściowo. O, teraz będziemy szybciej zarabiać. Okej. Wysokie podatki. A, tam głupoty gadacie jeszcze. Jakie wysokie podatki? Patrzcie, coraz więcej ludzi tu mieszka. Czyli nie są takie złe podatki. Przyzwyczają się. Drogie miasto musi być. To nie jest jakieś miasto dla, wiecie, biednych.
Tu musiał postawić teraz chyba elektrownię, najprościej mówiąc. MW, tu 150 MW na ropę. Co, włącza się prąd? Co, słyszałem, że cykło. Coś zaskoczyło chyba. Za mało kontrolne tu dalej, za mało kontrolne tu jest. Gdzieś muszę dać chyba jednak tą elektrownię. Zobaczmy, na ropę naftową. To za mało daje. Damy na ropę, tutaj na razie. Okej. Przynajmniej tymczasowo, żeby włączyć ten prąd, żeby tutaj coś było. Nie sprzedawaj prądu. Okej. Włączyło się. A zaraz powinno być na plusie. To nam daje 150 MW, także będziemy na plusie. Chyba jednak taka jedna by się przydała elektrownia. Wstawimy ją niestety w bardzo złym miejscu. Ale podejrzewam, że im prędzej czy później usunę, więc no, nie będzie źle. Co my tu mamy? Reaktor termojądrowy gotowy, tak? Spróbujmy, ale podejrzewam, że zabraknie prądu. Nie ma takiej nadwyżki. Chociaż? Nie. Za mało jeszcze, za mało. Czekajcie, zerknijmy tutaj. Co z tym kontrolnetem? Jacyś pracownicy są, fajnie. To włączymy tutaj prąd. Może być jakaś nadwyżka. Gdzieś tu się prąd załącza, nie wiem czy słyszycie. Tak, tutaj się załącza. Także jest ok. Dobra, mam jakąś nadwyżkę, niedużą, bo niedużą. Ja sobie tutaj chyba powłączam te. O. Przynajmniej tymczasowo. Ok. Przyspieszymy. Mamy 29 MW. 180 MW nadwyżki, dobra. Uruchom. Chyba zaskoczy, co? Ok, już działa. To teraz to wyłączę. No. I mamy prąd. My już zrobiłem 11 tysięcy. Haha, Paweł, udało ci się. GG, Paweł, GG, udało ci się. Pomimo tego, że w jednej chwili prawie zniszczyłeś całe miasto, zbankrutowało, to jednak w ostatnim momencie udało ci się wyciągnąć na prostą. Dobra, zobaczmy, to jakieś budynki do opuszczenia, do zniszczenia, wysokie podatki. A tam sranie w banie, za przeproszeniem. Jakie wysokie podatki, o czym oni gadają? Trochę obniżyć mogę, no. 20% to nie jest tak źle. Ja mam 23, ja płacę 23 w swoim kraju. Dobra, za chwilę wszystko się uruchomi, więc tutaj będziemy mieli na zielono. Jakie są założenia? Wysypisko niemal pełne. No pełne, ponieważ tutaj nie było co. Dobra, włączymy sobie tutaj dodatkowy atomizer. Okej. I zobaczymy, może się uda. Przyspieszmy czas, ile to kosztuje mnie na godzinę. To sobie zatrzymamy. Okej. Szkoda, że nie można przenosić. Szkoda, że nie można przenosić budynków tak jak w Anno. Tak jest, szkoda, szkoda. Każda gra ma swoje plusy, minusy, tak było, jest i będzie. Cóż poradzić. Dobra. Pozostałe rzeczy chyba działają, tylko wysokie podatki, no ale to myślę, że rozważę obniżenie podatków. Rozważę, ale nie dzisiaj. Ha. Nie ma takiej opcji. Dobra, miasto powoli się rozwija. Pomimo małej wpadki z podatkami i tak naprawdę z funduszami, to jest okej, okay. Chyba jest okej. Okay. Złości u nas brak prądu, a co mnie to obchodzi? Życie, takie jest życie, czasami jest prąd, czasami go nie ma.
My miejsca pracy zrobimy może, co? Super nowoczesne jakieś. Za chwilę powinienem mieć fundusze. Sobie dobudujemy. Okej. 156 tysięcy, goddammit. Czyli jeszcze kawałek, jeszcze troszeczkę. No to tak jak mówiłem, myślę, że to będzie po prostu pierwszy, ostatni odcinek, tak naprawdę pierwszy. Ostatni odcinek z SimCity 5. I faktycznie przeniesiemy się już całkowicie w 100% do takiej cudownej gry jak Anno 2205. Co prawda właśnie tak mówię, no dziwi mnie to, że jest... wszyscy napisali ok, przejdź, ale wyświetlenia spadły, że tak powiem, mniej osób ogląda. Ale ok, trudno się mówi. Czasami trzeba coś nowego zrobić, czasami trzeba w coś nowego pograć. Nie można non-stop w te same gry. Przynajmniej no... jeżeli są jakieś inne gry, które są równie ciekawe, to myślę, że warto je pokazać. No właśnie. Dobra, czekajcie, te podatki tutaj ogarniemy, bo oni tu strasznie płaczą. Spłacimy to. O Jezus! Jezus! Znowu zmaściłem, ja pierdzielę. Za bardzo obniżyłem podatki. Dobra. Trudno się mówi, damy na 15%, czy tam 16%. Dajmy na 16% wszystkim. 16% koniec, nie ma tego. Tu w sumie mogą być niższe podatki, bo to... i tak z tego nie mam zysków. Okej, okay. Dobra. Jakieś tam zyski niewielkie, bo niewielkie. Są. Dobra. No cóż, cóż poradzić. Dobra. Zobaczmy, czy to będzie stabilny system. Niestety te podatki, no nie powinny być takie wysokie. Powinny być 12, 11 i 10, powiedzmy. Co mamy? Buduje się, buduje się. Okej. Okay. Tak naprawdę w tym mieście można by jeszcze zrobić naprawdę sporo, sporo rzeczy. Ale na chwilę obecną myślę, że no nie ma sensu, bo to jeszcze by trwało, a trwało. Co najmniej z kilkadziesiąt odcinków mógłbym poświęcić na to jedno miasto. No to jeszcze można parę rzeczy porobić tak naprawdę. Rozbudować tutaj troszkę mega wieże, dodatkowe dorzucić. Można jeszcze rozbudować tutaj takie elementy jak jakieś tam elektrownie i nieelektrownie. Także naprawdę kupę roboty. Kupę czasu tu jeszcze trzeba spędzić, tak aby tutaj to miasto było tak naprawdę dopieszczone do na 100%, a właściwie na 110%. No i co najważniejsze, trzeba troszeczkę popracować na tym, żeby to miasto zyskało stabilności finansowej, bo niestety jak widzicie, no skaczemy troszkę finansowo, a to nie jest dobre dla miasta. Więcej pracowników, goddammit, zobaczmy, których pracowników potrzebują. Zwykłych, tradycyjnych, najzwyklejszych. No dobra. Damy sobie poziom apartamentów tutaj. Teraz przyspieszę troszkę czas. Okej. Okay. Coś do wyburzenia. O, też do wyburzenia. Teraz trzeba będzie pilnować. Jak są wysokie podatki, to niestety te budynki lubią dość szybko być opuszczane. Ludzie bankrutują. A cóż poradzić? Takie życie. Takie życie jest po prostu, no. Nic im na to nie poradzę. Dobra. Słuchajcie, no tak jak mówiłem, tutaj naprawdę chciałem jeszcze parę dużych rzeczy zrobić. Dużo rzeczy i dużych rzeczy. Ale niestety, jak widzicie, no kurczę, no myślę, że zamkniemy, albo inaczej przymkniemy sobie tą serię, nie, że zamkniemy całkowicie. Ja na razie przymkniemy, tak? Skończymy tam działać w Anno, to myślę, że wtedy przeniesiemy się z powrotem do SimCity, albo stworzymy nowy region, nowe miasto, albo ewentualnie
Będziemy kontynuować tutaj zabawę w tych miastach, które już są. A to zobaczymy, zobaczymy. Bo być może to będzie tak, że w międzyczasie pomiędzy Anno, jak już skończymy Anno, no to może się okazać, że pojawi się coś nowego. Kto wie. Dobra, tyle z mojej strony. Zbyt jeszcze zbuduję tylko, o właśnie, jakiś domek mieszkalny, tak, jeszcze tutaj jeden poziom apartamentów jeszcze dorzucę im. I tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie serii SimCity 5. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości będziemy mogli zajrzeć do tego tytułu nieraz, no zobaczymy jak to wyjdzie i kiedy. Tymczasem dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa pa.